Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Patryk Fajdek. No i tu mam problem. Jeszcze wiosna czy już SLD? Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Wiosna, Sojusz Lewicy Demokratycznej to osobna partia z tego, co mi wiadomo. No mnie też z tego, co wiadomo, no, to osobna partia. Wyjaśniona. A, znaczy nie do końca wyjaśniona, bo chciałem zapytać, co dalej z Lewicą. Podobno jest pomysł, i to mówi się o tym publicznie, o tym, że te dwie partie się połączą. Znaczy dla mnie to byłoby coś bardzo naturalnego, ale przede wszystkim najpierw musi powstać wspólny klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny. Bardzo naturalnego, rozmawiali wejdę o... w słowo, nie mogę po prostu, bo pamiętam doskonale, jak pan się odżegnywał od tego SLD kiedyś. To nie jest no, pamiętajmy o kilku rzeczach. Pamiętajmy o kilku rzeczach, że w wyborach szliśmy wspólnie. To jedno. Drugie, oczekiwanie społeczeństwa jest takie, żebyśmy teraz działali również wspólnie. Pierwszym naszym priorytetowym zadaniem, co mam nadzieję powstanie już niedługo, zresztą pierwsze posiedzenie Sejmu 12 listopada, to wspólny klub poselski. I od tego chcemy zacząć współpracę. Zresztą na wielu szczeblach organizacyjnych, w związku z tym, że prowadziliśmy wspólnie kampanię wyborczą, działamy już wspólnie. No dobrze, to już ma miejsce. To dlaczego partia Razem jak zwykle jest osobno? Ja mam nadzieję, że Adrian Zandberg prędzej czy później dołączy do klubu poselskiego, jeżeli to w ogóle nie będzie miało miejsca już teraz, bo tego nie wiemy. No tutaj rozmowy trwają, więc ciężko dzisiaj stwierdzić, czy Razem dołączy, czy nie. No ale jeżeli nawet będzie to koło stowarzyszone z klubem poselskim, no to nie robi nam większej różnicy, bo też wspólnie wystawimy wspólnego kandydata na prezydenta. A jak się będzie nazywał? Pod warunkiem, że będzie to Robert Biedroń? Panie redaktorze, ja myślę, że Robert Biedroń byłby dobrym kandydatem na prezydenta. A kto nie będzie? Myślę, że zarówno Adrian, jak i Robert byliby dobrymi kandydatami. Oczywiście więcej współpracuję i lepiej znam Roberta Biedronia, więc trzymam za niego jakby podwójnie kciuki. No ale ja już to mówiłem, mam już w pana w programie, że Aleksander Kwaśniewski no, widzi w gronie tych dwóch panów przyszłego prezydenta Polski. Powtórzę, ja również, więc trzymajmy za to kciuki. Ale nie jest to objaw jakiejś choroby filipińskiej, to widzenie. Nie, no bądźmy poważni. Znowu pan próbuje żartować dzisiaj. Nie, to jest poważny osąd, poważna opinia prezydenta, który jedyny w Polsce zrobił dwie kadencje, wprowadził Polskę do NATO i do Unii Europejskiej. No zaraz zobaczymy. Wprowadził do Unii Europejskiej to akurat Leszek Miller, nie Aleksander Kwaśniewski. Aleksander Kwaśniewski się tylko kłócił. Tak, ale kłócił się tylko, kto będzie flagę. Nie, no nieprawda. To nie panie doktorze, jednak to też jest jego zasługa. W żadnej mierze nie była to kompetencja prezydenta. To też jest jego zasługa. Pytam bardziej, chciałem zapytać także o klub parlamentarny. Jak się będzie nazywać klub parlamentarny Lewicy? To już zostawmy kolegom i koleżankom z SLD, z Wiosny, aż wymyślą nazwę. No to kwestia ich, naprawdę. Według mnie naturalną nazwą byłaby Lewica po prostu. Mhm. No tak jak nazywaliśmy się w ramach kampanii wyborczej. To jeszcze sekundkę, pozostańmy w polityce wielkiej. Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz, kandydatami do Trybunału Konstytucyjnego. Pan interesuje i zajmuje się prawem konstytucyjnym. Co pan na to? Kpina. Kpina w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość już nawet nie udaje, że Trybunał Konstytucyjny jest niezależny. Ja mówię to teraz z wielkim smutkiem i z wielkim zażenowaniem, ale ja czekam, aż formalnie przeniosą siedzibę Trybunału Konstytucyjnego na Nowogrodzką, bo to, że już nieoficjalnie tam się znajduje, to chyba nikt nie ma wątpliwości do tego. Jak osoby, które zostały negatywnie zweryfikowane w wyborach, mówię tu o panu Stanisławie Piotrowiczu, którego działania związane z psuciem Konstytucji, z psuciem wymiaru sprawiedliwości, złamanie zasad demokratycznego państwa prawa, zostały źle ocenione przez wyborców, może dostać rekompensatę w postaci zaszczytnego stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym. No dla mnie to jest kpina. Zresztą artykuł 194 Konstytucji stanowi jasno, że sędziami Trybunału Konstytucyjnego powinny być osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą. Z całym szacunkiem, ale Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, którzy głosowali... Wyróżniają się, tak, no bo jeżeli przeprowadzili tego typu odłamania, zmiany... odłamania konstytucji, to prawda. No więc nie ma problemu, znają się doskonale na prawie, na przeprowadzili łamaniu te zmiany. Nie no, panie redaktorze, znają się na łamaniu konstytucji, na psuciu polskiego wymiaru sprawiedliwości, na psuciu fundamentów demokratycznego państwa. W tym są specjalistami, tak, w psuciu polskiego państwa. A nie ma pan bardziej obiekcji może nawet do ich sposobu funkcjonowania i zachowania? No, Krystyna Pawłowicz, która nazywała flagę unijną szmatą, a w tej chwili będzie musiała... także implementować do prawa polskiego w jakimś sensie poprzez orzekanie wyroki Trybunałów Europejskich, czy Stanisław Piotrowicz, który był prokuratorem w stanie wojennym, który bronił księdza pedofila, no to chyba nie jest za dobra rekomendacja. Już pal licho ta i znajomość prawa, bo jednak prawnikami są niewątpliwie i pracowali długo w tych zawodach prawniczych. To, o czym wspomniałem, to jedna rzecz. Oczywiście to, że nie przestrzegają zasad konstytucji i bardzo źle funkcjonowali jako posłowie w tym zakresie. A druga rzecz to oczywiście ich sposób zachowania. No,
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego to powinny być osoby, które cieszą się poważaniem, szacunkiem w swoim środowisku, ale wśród również obywateli. No ale dobrze wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku, no może 2016, od początku swoich rządów łamie zasady państwa, fundamenty państwa prawa i niszczy Trybunał Konstytucyjny. I dzisiaj mamy tego konsekwencje. Po prostu jest typowe upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego. Już nawet dzisiaj Trybunał Konstytucyjny już nie tyle, że jest niezależny, przestał być niezależny, ale on stał się trzecią izbą parlamentu na naszych oczach, niestety. Mhm. Takie zarzuty też były. PiS stawiał kilka lat temu, pamiętam. Ale zostawmy Trybunał. Ja polecam w tej aspekcie opinii chociażby Justycji, która wyraźnie wypowiedziała się w tym zakresie, czy chociażby Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich, który mówi, że... Który też jest od czci i wiary odsądzany. Według Prawa i Sprawiedliwości, no ale im chyba każdy nie pasuje, kogo oni powołali. Ale już Adam Bodnar mówi, że no dzisiaj nawet nie może odwoływać się do Trybunału Konstytucyjnego, bo ten Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje. No to wróćmy do Radomia, czy przejdźmy do Radomia. Mhm. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Medycyny i to całe zamieszanie. Jak pan to ocenia? Zarówno z perspektywy szans uniwersytetu na rozwój, a jak i wizerunku i uniwersytetu i miasta. No tutaj, żeby nasi słuchacze i widzowie też mieli jasność, mówi pan o kierunku lekarskim, tak, który został negatywnie zaopiniowany. No, ja mam wrażenie, że rektor oszukał opinię publiczną i zabawił się kosztem studentów, którzy uwierzyli, że kierunek lekarski może w Radomiu funkcjonować. Dzisiaj tak naprawdę niby mamy kierunek lekarski, ale de facto on tak naprawdę nie istnieje, bo nie mamy tutaj kadry, która byłaby wykwalifikowana w przedmiotach, których naucza. Opinia publiczna, media o tym donoszą. Po drugie, utworzenie kierunku lekarskiego niosło za sobą szereg inwestycji. Rektor obiecywał i gwarantował, że te środki ma na koncie. Okazało się, że tych środków nie ma. Jarosław Gowin jako wicepremier próbował ratować tę sytuację, ale również bardzo nieudolnie, bo trwała kampania wyborcza i kilku polityków musiało sobie zrobić świetne zdjęcia i środki znajdował. Ot tak, ale nie widząc żadnego planu inwestycyjnego. Czy skończyło się Eldorado na uczelni naszej? Znaczy, na naszej uczelni jest wiele świetnych osób, które tam pracują. Jest wiele świetnych wydziałów. Niestety uczelnia jest źle zarządzana odgórnie. No jeżeli rektor gwarantuje pewne środki, a później okazuje się, że ich nie ma na koncie na inwestycje, nie to coś nie działa. Nie przekonują tłumaczenia władz uczelni, że te zarzuty, które PAKA, czyli Państwowa Komisja Akredytacyjna wysunęła przeciwko uczelni, one są już nieaktualne w momencie, kiedy o tym rozmawiamy? Ja sobie też przypominam jeszcze bardzo wiele innych rzeczy, chociażby to, że wraz z utworzeniem kierunku lekarskiego powinna pójść inwestycja o nazwie Szpital Kliniczny w Radomiu. Ja też nie widzę tutaj współpracy na linii miasto-rektor w tym zakresie, więc to jest kolejny dowód na to, że na rozwój kierunku lekarskiego w Radomiu władze uczelni zwyczajnie nie mają pomysłu. Oczywiście kierunek lekarski fajnie wygląda, fajnie się o nim mówi, no ale jeżeli za tym nie idą konkretne inwestycje, to tylko oszukuje się studentów, którzy uwierzyli, że mogą się tam wykształcić, psuje się opinię miasta, bo o czym się teraz mówi w kontekście Radomia? O tym, że w Radomiu nie funkcjonuje kierunek lekarski, no jako jedyny z Polski. I o lotnisku to też jest źle zarządzany, prawda? Więc o tych aspektach się mówi i to jest smutne i mnie jako radomianina to niestety martwi i boli i leży mi na sercu, no ale niestety to są błędy strategiczne władz uczelni. Czy kierunek lekarski pociągnie uczelnię całą na dno? No bo jeżeli zostanie zamknięty, trzeba będzie zapewnić studentom gdzie indziej kształcenie. Ono jest bardzo drogie, jeżeli chodzi o medycynę akurat. Tych studentów trochę jest. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, nawet nie dopuszczam takiej myśli do siebie, że cały uniwersytet mógłby upaść z tego powodu, no to dla mnie sytuacja niewyobrażalna i ja mam nadzieję, że tutaj zostaną poczynione odpowiednie kroki, żeby tak się nie stało. Bo tak jak mówię, no ja najbliżej współpracuję z Wydziałem Prawa i Administracji. To są naprawdę świetny wydział, który jest nowo utworzonym wydziałem, co prawda, wyłączonym z Wydziału Ekonomicznego. Świetne plany na rozwój. No właśnie, tylko, że nie ma pan wrażenia, że to też jest wokół uczelni. 20 lat za późno? Jeśli chodzi o prawo Pewnie Radomia. Tak, pewnie tak. Ale proszę zobaczyć, że dzisiaj mówi się o kierunku lekarskim negatywnie, a o tym, że utworzono Wydział Prawa w Radomiu się nie mówi, bo negatywna opinia się, o kierunku lekarskim to przykrywa. O tym wydziale. W ogóle nie jest to w opinii publicznej zapamiętane. Złe wiadomości mają to do siebie, że one się generalnie i to jest wina. Rozchodzą. I to jest wina, jeszcze raz to powtórzę, władz uczelni i złej otoczki, złego PR-u wokół tej sytuacji. No i na koniec chciałem zapytać, czy Związek Harcerstwa Polskiego jest LGBT, bo na ostatniej sesji Rady Miejskiej okazało się, że niektórzy radni mają wątpliwości, czy należy użyczyć, wydzierżawić na 10 lat
pomieszczenia niezbyt atrakcyjne, powiedzmy sobie szczerze, pomieszczenia znajdujące się w oficynie ratusza, nowo wyremontowanego ratusza, te pomieszczenia też są wyremontowane, ale no, nie oszukujmy się, nie są to nie wiadomo jak atrakcyjne pomieszczenia. Związek Harcerstwa Opolskiego ma na to jakiś pomysł, no i radni Prawa i Sprawiedliwości mieli wątpliwości, niektórzy radni przynajmniej. Mówi pan o sytuacji związanej z Ordo Iuris, która tak powiedziała, że Związek Harcerstwa Polskiego promuje ideologię LGBT. No ciężko mówić w ogóle o promocji ideologii LGBT, bo czegoś takiego jak ideologia LGBT sensu stricte nie istnieje. Ale ja sobie przypominam, jak Związek Harcerstwa Polskiego i z tego, co wzięło się to całe zamieszanie, żeby też nasi, tak jak już wcześniej wspomniałem, widzowie o tym wiedzieli, zorganizowało w zeszłym roku spotkanie zarówno z politykami, jak i dziennikarzami prawej strony politycznej, jak i z lewej strony politycznej, całkowicie się rezygnując z upolitycznienia. Zaprosił również Roberta Biedronia i od tego całe zamieszanie powstało. Ja nie widzę w Związku Harcerstwa Polskiego żadnych złych działań kierujących, nie wiem, przeciwko osobom innej orientacji seksualnej, czy promujących specjalnie jakby inną orientację seksualną, bo czegoś takiego po prostu no nie, nie. No też mi się wydawało, że o czym my tu w ogóle mówimy, panie redaktorze? ZHP się tym kompletnie nie zajmuje. ZHP to świetna organizacja, która skupia w swoich szeregach masę młodych ludzi, którzy znajdują tam swoją przestrzeń do działania i to, czy ktoś jest heteroseksualny, czy homoseksualny, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Zresztą ja też tutaj, to nie jest tajemnica, bo też podobno to nie wypowiadał się przewodniczący ZHP, komendant ZHP w mediach. No przecież to nikogo nie powinno interesować, czy ktoś jest takiej orientacji seksualnej, czy innej. Szacunek należy się każdemu, bo każdy jest taki sam. Żyjemy w jednym państwie i w tym państwie jest miejsce zarówno dla Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Setyny, Roberta Biedronia, wierzących, niewierzących, heteroseksualnych, homoseksualnych i wszystkich innych. Po prostu jesteśmy jedną wielką, może to zabrzmi patetycznie, ale tak jest, jedną wielką rodziną. No i troszeczkę chyba poza tym, że górnolotnie, to lekko tak, naiwnie, bo w polityce nie, tak niekoniecznie działa. Ja głęboko wierzę w to, że te podziały wreszcie zostaną zakopane i wreszcie będziemy mogli siedzieć przy jednym stole i rozmawiać o polityce, no bo dzisiaj wszyscy dobrze wiemy, że przy jednym stole rodzina się ze sobą kłóci właśnie z powodu polityki. No przecież to jest coś bardzo smutnego i to nie powinno mieć miejsca i w ogóle. Kto jest temu winien? Winni są temu politycy, którzy robią wokół siebie nagonkę. Winni jest temu chociażby Jarosław Kaczyński, który dzieli społeczeństwo na gorszy i lepszy sort. Właśnie pan to robi. Nie, ja bardzo mocno się chcę od tego odciąć. I Lewica pokazała to, że mimo wielu animozji w wyborach parlamentarnych potrafiliśmy się dogadać i mam nadzieję, że tak po prostu do tego, że będziemy zmierzać jako polskie społeczeństwo, jako polska klasa polityczna. No jak wygląda to dogadywanie się opozycji, proszę państwa, zobaczymy przy wyborach prezydenckich. Na czas się dzisiaj skończył. Dziękuję serdecznie za dziś. Patryk Dziękuję Fajdek. Bardzo. Jeszcze wiosna. Wiosna. Wkrótce. Wiosna, Lewica. Wkrótce Lewica, być może SLD, nie wiadomo, jeszcze zobaczymy, co na Lewicy. Dziękuję serdecznie za dzisiaj, Łukasz Molenda. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i usłyszenia.